Witam w kolejnym odcinku Wieści Perfumowych. Przychodzę z kilkoma informacjami. Takie próbki przybyły, więc niedługo będę opowiadała. Nowa marka, jeżeli chodzi o dostępność, Mousse & Bar, ale ta marka chyba jest w Impressum. Chociaż Impressum jest jedną z nielicznych perfumerii niszowych, z których jeszcze nigdy nic nie zamawiałam. I tutaj mamy różne zapachy. Ja oczywiście pewnie zacznę od, chyba się mawia, Vicebomb, dlatego że one miały wskazywaną wiśnię. Tego kiedyś miałam próbkę od kolegi. Generalnie to inny kolega wspominał o tym zapachu, a później po prostu ktoś inny mi tę próbkę dorzucił. Natomiast generalnie opowiadałam kiedyś skrótowo. Chyba że coś pomieszałam, że to nie ten, ale chyba ten, bo właśnie taki z tych czarnych, z tej marki, właśnie z strony takiej trochę nadmorskości nocą. Natomiast bardziej na skórę męską, męskawo wypadało. Generalnie wydaje mi się, że ta marka będzie dla mnie bardziej tak ciekawostkowo. Nie wiem, czy coś znajdę typowo dla mnie. Ja jeszcze kiedyś miałam jakieś próbki takich bardziej tych letnich zapachów. Ta marka ma bardzo dużo różnych takich, powiedzmy, tropikalności i takich nut generalnie nie moich, także no chyba, że ujęcie tej marki będzie udane. Tego nuty pamiętam, że mi pasowały. Dajcie znać, czy coś z tej marki Simone czy Simone Andreoli znacie, lubicie, polecacie. Który najbardziej ciekawy, to może ten w pierwszej kolejności omówię, zobaczę. Wydaje mi się, że zrobię takie pierwsze wrażenia, taki zbiorczy filmik z takimi stricte pierwszymi wrażeniami, a recenzji się może doczeka jeden, dwa zapachy, które mi najbardziej podejdą na przykład. Kolejna część, kolejny element, fragment wieści perfumowych to te oto flakoniki. Dzisiejsze, że tak powiem, dzisiejszy dzienniczek perfumowy, dzisiejsze użycie dnia. Zapach Felicity czy Felicity, bardzo takim powiedziałam gorzko-wytrawne klimaty, taki wytrawny ogród dla myślników Montabaco Ormond Jane. Ciut może weselsze, ale dodałam czegoś takiego bardziej różowego, urokliwego, migotliwego i to jest zapach marki szwedzkiej Savour. Rose and Shadow, który mam dwa flakony i które pojawiły się w filmiku, może tu podlinkuję ten filmik odkrycia zeszłego roku perfumowe. Ten zapach faktycznie z tej marki bardzo mi pasuje. Mam cały generalnie set fabryczny. Ostatnio opowiadałam o festet, już mam bardzo długo, bo tak naprawdę jak to było? Chyba zaczęło się od jakiegoś flakonika, potem w międzyczasie były też chyba set, jakieś flakony się generalnie przewijały. W tym momencie mam w sumie Rose and Shadow z flakonów i Patio, ale różne inne były. Podobają mi się w ogóle te urocze małe flakoniki z tym kulkowymi korkami. Miałam kiedyś szałwiowy zapach na przykład tej marki. To jest marka powiązana z Linda Landenberg. A z tej marki, z której jest Felicity, niestety nic więcej chyba nie poznałam. Może, to jeszcze tak zapowiedziowo. Może pokażę jeden flakonik z nowych nabytków. A będzie osobny filmik nowe nabytki perfumowe. 4 albo 5. Ostatnio pod jakimś filmem Aroma dopytywała, nie pod filmem, pod jakimś moim postem Aroma dopytywała o ten zapach Acro Ink. Ja generalnie kiedyś go pokazywałam, ale nie było takiego typowego omówienia. Myślę, że więcej było o zielonym Haze, że było oczywiście o pięknej kawie Acro Away. Kiedyś dużą ilość tej kawy miałam na jednym z wyjazdów naszych nadmorskich. I w takie trochę, może bardziej wieczorowo, bardziej jakaś taka była chłodniejsza może aura, to używałam owej kawy właśnie Awake. Kawy, która mi pasowała idealnie. Teraz może nie tyle mi nie pasuje, ale po prostu trochę mi przeszły kwestie kawowe. W sensie tylko te moje mój zapach Rosa z Decafe mi w sumie aktualnie najbardziej pasuje, bo jednak jest taki właśnie przełamany i duża ilość tych różaności. Trzech rodzajów różnych właśnie niuansu kawowego. Natomiast co chciałam powiedzieć właśnie, Acro Awake, mam ogromny sentyment, uważam, że bardzo dobry zapach, mam też dark, mam też smoke, różne zapachy tej marki, jest też w ogóle nowy zapach, ale raczej tak mam, tak nie moje klimaty, będzie za słodko. Natomiast Ink mi się spodobały z próbki i skończyło się flakonem. To było w taką stronę. Ink są przede wszystkim bardzo w klimatach, kontekst są sunscreen, ale tam mi coś przeszkadzało, bo tak trochę może za dużo tej skórzaności do takiego klimatu trochę mleczno-śmietankowego, a tutaj ta kremowość, ta cielesność, ta miękkość i ta mleczna śmietankowość jest taka bardzo wyważona.
jest trochę zaostrzona, z czasem jeszcze piękniej to wybrzmiewa, takiej kremowości szlachetnej jeszcze więcej nabiera i to jest taka niesamowita miękkość i to jest taka śmietankowo-mleczność, bardziej śmietankowość, przełamana, trochę tam powiedzmy takiego ostrzejszego, nie wiem, trochę skóry, trochę atramentu, trochę takiej powiedzmy drzewności, natomiast generalnie jest to taki trochę przełamany gourmand, ale nie zasłodzony, nie za słodki, ta mleczność, śmietankowość jest taka wyważona, szlachetna.